Witajcie moi drodzy na kanale Krypto Stasiak. W dzisiejszym odcinku Kantor Krypto. Od A do Z, jak z niego korzystać. Na hasło Krypto Stasiak macie możliwość zmiany online. O co chodzi moi drodzy? Czyli jak z tego kantoru korzystać, o co z tym kantorem tak naprawdę chodzi. Kantor, o którym sobie porozmawiamy, to jest kantor, z którego ja korzystam tak naprawdę już z 5 lat, niecałe 5 lat. Negocjowałem z nimi zniżkę dla Was, po to, żebyście sobie mogli korzystać, po to, żeby im też pomóc po prostu się rozreklamować, dlatego że uważam, że są po prostu na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o współpracę z klientami. Oczywiście pamiętajcie, że żeby korzystać z Kantoru Krypto, trzeba mieć konto na giełdzie kryptowalutowej, bo wiadomo, że inaczej nie wpłacimy pieniędzy do tego, żeby handlować, więc oczywiście, jeżeli nie macie jeszcze konta, a chcecie wesprzeć kanał, wesprzeć całego YouTube'a oraz Discorda, linki do założenia konta na giełdzie Bybit macie w opisie, to jest giełda, z której ja stricte korzystam, tylko i wyłącznie najszybsza technologicznie w przestrzeni ze wszystkich giełd dostępnych dla traderów. Najczęściej, myślę, że w 90% korzystam z Kantoru, a reszta 10% jest to P2P, czyli po prostu na giełdzie, jeżeli chcemy sobie kupić, sprzedać kryptowaluty, możemy zrobić to przez peer-to-peer, przelać pieniądze na przykład na Revoluta i z Revoluta do banku, ale oczywiście tutaj wiadomo, no jest ta ścieżka troszeczkę dłuższa. Jeżeli chodzi o Kantor, również mamy kilka możliwości. Dlaczego? Dlatego, że możemy pojawić się w Kantorze fizycznie, a tutaj wynegocjowałem też StudyMoon możliwość wymiany kryptowalut online. Czyli przykładowo mamy Kantor w kilku miastach w Krakowie. Jest to oczywiście Kraków, Wrocław, Warszawa, Katowice i Bielsko-Biała. Ale na przykład mamy daleko i po prostu nie chcemy tam jeździć, nie chcemy tracić czasu na to, żeby jechać do gdzieś tam obcego miasta i wymieniać, nie wiem, 5-10 tysięcy złotych. Więc tutaj dogadałem dla Was z Kantorem, że możecie zrobić to online, wystarczy zadzwonić do Kantoru na przykład w Krakowie. Polecam Kraków, z Krakowa korzystam, polecam Mikołaja, cześć Mikołaj. I tam jak najbardziej zostaniecie obsłużeni na maksymalnym najwyższym poziomie. Po prostu dzwonicie, mówicie jaką macie kwotę, że chcecie zakupić USDT lub Bitcoina, to akurat wszystko jedno, ponieważ Kantor będzie miał w ofercie wszystkie kryptowaluty, które są dostępne na waszej giełdzie, więc niezależnie od tego, czy chcecie kupić USDT, czy chcecie kupić Bitcoina, StudyMoon tam bez problemu wam to po prostu prześle. Więc dzwonicie, cała transakcja jest załatwiana oczywiście online'owo. Mogę w 100% to polecić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, również stosowne dokumenty do tego, żebyście czuli się po prostu w porządku, że jesteście zabezpieczeni, są do Was wysyłane, wszystko jest robione przelewem lub blikiem, zależy oczywiście jaką kwotę chcecie przelać i tak naprawdę natychmiast otrzymujecie daną ilość kryptowalut na Wasze konto, portfela, czy tam, prawda, portfela Trust Wallet online'owego, ciepłego, czy na giełdę, czy tak jak ja tutaj mam, akurat używam Elipala Titana. Jestem z niego bardzo zadowolony, korzystam sobie i na niego też oczywiście można bezpośrednio wysłać krypto albo z niego wysłać krypto, także to już jest dowolność. Na ekranie w tym momencie widzicie stronę Kantoru, tutaj możecie sobie wejść, to jest kantor2dymoon.pl, nazwa jak najbardziej na miejscu, Twittera Kantoru, którego zachęcam zaobserwować, dlatego że będzie tam ogłaszany bardzo fajny konkurs, o którym powiem w dalszej części filmu. I oczywiście tutaj musicie się zainteresować, są pewne kwoty wolne od zgłaszania, ale to Kantor jest na tyle profesjonalny, że jak do nich zadzwonicie, to powiedzą Wam, jak sytuacja prawnie oczywiście wygląda, jak to można zrobić, do jakiej kwoty, z jaką częstotliwością, ale no, korzystam z tego przez 4-5 lat, więc jakby mogę Was zapewnić, że wiedzę mają niesamowitą i na pewno dobrze Wam doradzą. To nie jest Kantor, który gdzieś klepie klientów tylko po to, o, nigdzie się nie da wymienić krypto, jest to ciężki temat. Nie, oni naprawdę bardzo dobrze podchodzą do klienta i są przede wszystkim uczciwi, dlatego z nimi po prostu zostałem. I teraz jak widzicie na stronie oczywiście Kantoru StudyMoon, macie prowizję, moi drodzy, od 2,5 do 4,5% względem ceny giełdy Kraken. I tutaj teraz co jest ważne, ponieważ powiem, jaka jest sytuacja negocjacji. 2,5% Kantor zazwyczaj daje ludziom, którzy chcą kupić lub sprzedać w okolicach 200 tysięcy złotych. Więc no wiadomo, nie każdy ma takie pieniądze, nie każdy będzie mógł skorzystać z takiej oferty. Zazwyczaj jest to tak naprawdę 3,5 do 4% minimum za wymianę krypto, ale jeżeli zadzwonicie do tego Kantoru lub do niego przyjdziecie,
i na hasło Krypto Stasiak. Jak po prostu powiecie, że jesteście od Krypto Stasiak, to po pierwsze, macie możliwość tej wymiany online, bo normalnie tej wymiany, możliwości tej wymiany nie ma. Więc tylko i wyłącznie na hasło Krypto Stasiak taka wymiana będzie miała miejsce, będzie możliwa. I dodatkowo wynegocjowałem dla Was, że prowizja od wymiany kryptowalut, niezależnie od kwoty, maksymalna będzie wynosiła 3%. Oczywiście, jeżeli też powiecie, że jesteście od Krypto Stasiak, będziecie mieli preferencyjne warunki negocjacji do ceny, czyli no nie będziecie musieli mieć 200 tysięcy złotych, żeby skorzystać powiedzmy z tych 2,5 czy 2,7%, tylko tutaj na miejscu będziecie mogli wynegocjować sobie lub przez telefon wynegocjować z osobą, z którą będziecie rozmawiać, procent. Uwierzcie mi, już tak naprawdę kilka osób z mojego serwera Discord, na który oczywiście serdecznie zapraszam, korzystało z tego kantoru. Bardzo też chciałem, żeby dali mi feedback, no bo jakby wiecie, że działam z ludźmi, czy gdzieś tam mam jakieś współpracę. Tak naprawdę to jest druga współpraca, bo jedyną jaką mam to jest Bybit, no bo używam Bybita, więc wiadomo. A to jest druga współpraca, więc jakby po pierwsze nie reklamuję kilku rzeczy naraz z danej, z tej samej dziedziny, ale też chcę, żeby tam była topowa jakość. Podsumowując, w kantorze To The Moon możecie sobie kupić, sprzedać każdą kryptowalutę. Transakcja jest tak naprawdę na miejscu, od ręki. Nie musicie czekać Bóg wie ile czasu, tylko jest wszystko robione na miejscu, od ręki. Nawet jeżeli jest to transakcja online'owa, jest również w systemie natychmiastowym. Także nie musicie czekać na pieniądze. Preferencyjne prowizje macie, tak jak powiedziałem, na hasło Krypto Stasiak i możecie negocjować ten procent, maksymalnie 3%, no i oczywiście wymiana online. I teraz moi drodzy, 14.08 będą robić fajny mały konkurs. Jeżeli chcecie, macie ochotę, zachęcam Was również do wsparcia kantoru, ponieważ uczciwych, porządnych kantorów kryptowalutowych w sieci jest totalne minimum. Więc teraz moi drodzy, co z konkursem? Kantor To The Moon zrobił sobie taki konkurs, który będzie trwał od 14.08 do 18.08 do godziny 16. I co trzeba zrobić? Oczywiście polubić post, który zostanie wrzucony w poniedziałek na Twittera To The Moon, zbudować w komentarzu pod danym, pod tym postem idealny portfel krypto, w którym byście mieli do wydania 5000 dolarów. Czyli wpisujecie, że za 5000 dolarów kupilibyście to, za taką kwotę lub w takim procencie swojego kapitału. Oczywiście regulamin tego konkursiku będzie również wrzucony pod postem, będziecie sobie mogli przeczytać, także nie ma z tym żadnego problemu. I oczywiście zachęcam do zaobserwowania i polubienia posta, zaobserwowania profilu i polubienia tego posta, który wejdzie w poniedziałek, ponieważ ja naprawdę bardzo mocno wspieram chłopaków. Jakby jest to moja pierwsza współpraca, jakby to powiedzieć, z chęci po prostu takiej pomocy pro bono. Chcę, żeby się rozwijali, chcę, żeby byli jakby najbardziej rozpoznawalni, dlatego że po prostu na to zasługują, dlatego że po prostu są mega w porządku, a w dzisiejszych czasach wiecie, jak wyglądają biznesy. Mało jest biznesów, które są fair do klienta, każdy chce zarobić i nie powiem, wybrać kogoś po prostu w dupę. A ten kantor oczywiście, ja mówię, korzystam tyle czasu, to powinna być dla Was najbardziej przekonywująca, zresztą sami sobie zobaczcie, stestujcie i dajcie znać, skomentujcie im pod, na Twitterze, jakie są Wasze opinie, jak, co uważacie o kantorze, jak już z niego po prostu skorzystacie. Z mojej strony jestem zadowolony, Wy musicie sami sprawdzić i podjąć decyzję, czy taka opcja zakupu lub sprzedaży kryptowalut Wam po prostu odpowiada. Ja mogę tylko powiedzieć, że jest to przebezpieczna opcja, uważam, że tak naprawdę najbezpieczniejsza, bo jest to fizyczna faktycznie wymiana. Więc szczerze ją polecam. Oczywiście wszyscy, którzy macie ochotę, wpadajcie na Discorda, jest 100% darmowy. Od września robimy kilka nowych feature'ów, plus ja kilka nowych feature'ów na YouTubie, ale to pozostawię w tajemnicy, bo będzie to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No i cóż, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zaobserwujcie, dajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i oczywiście pamiętajcie, że z linka, który macie w opisie, macie jeszcze bonusy, z których możecie śmiało korzystać, także serdecznie do tego zapraszam. I pamiętajcie, na hasło Krypto Stasiak wszystko w kantorze, to co powiedziałem w dzisiejszym filmie. Dzięki wielkie za oglądnięcie, trzymajcie się i do następnego razu.